Cześć kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie o liście papieża Klemensa Rzymskiego do Koryntian. Słuchajcie, kto to był Klemens Rzymski? To był sobie taki papież, który rządził gminą rzymską, a przy okazji całym kościołem w latach 91-101. Co bardzo ważne, był on uczniem samego świętego Pawła i świętego Piotra. Czyli mamy do czynienia z czasami, w zasadzie zaraz po śmierci apostołów. Na pewno jeszcze żyje święty Jan, który nie wiadomo, czy już napisał swoją apokalipsę na wyspie Patmos, czy dopiero się do niej zabierał i strugał sobie swój jakiś ten rysik. Ale generalnie to mamy po prostu no, sam świt ery chrześcijańskiej, sam świt ery kościoła katolickiego. I słuchajcie, więc mamy rok 95. I sobie jest, święty Klemens jest w Rzymie i dochodzą go jakieś słuchy, że coś w gminie w Koryncie dzieje się nie tak. Coś jest nie tak, jakieś są zaburzenia, jacyś miejscowi heretycy, ktoś głosi jakieś dziwne herezje, jakieś schizmy, jakieś nieposłuszeństwo. Prawda? Możemy się domyślać, że być może to są po prostu jakieś odmiany gnostyków, ale tego nie wiemy. Słuchajcie, najważniejsze jest to, że papież Klemens pisze tam list, który wysyła przez swoich legatów, czyli działa w zasadzie tak jak każdy inny papież, tak? Przypomnijmy, jest rok 95 bądź 96. I chciałbym wam dzisiaj przedstawić parę fragmentów z tego listu, które bardzo dobrze udowadniają to, jaki charakter miał wtedy Kościół. Że tak naprawdę ten kościół pierwszych chrześcijan był po prostu kościołem katolickim. Oczywiście różnił się tam w pewnych różnych kwestiach, dlatego że oczywiście mamy tam organiczny rozwój kościoła itd., itd. Ale te fragmenty, które wam chcę pokazać, pokazują jasno. Kościół już pod sam koniec pierwszego wieku był kościołem katolickim. Żadnym innym. Oczywiście zachęcam was do przeczytania całego tego listu, gdyż ten list jakby nie ma tylko wymiaru apologetycznego. Tam są piękne treści moralne, piękne teksty o miłosierdziu, o posłuszeństwie, o pokorze, o cnocie, o wybaczeniu, o porządku, o miłości Bożej. Jest tam mnóstwo cytatów z Pisma Świętego, co też jest oczywiście ogromnym argumentem w pewnego rodzaju apologetyce, gdyż są tacy różni dziwi ludzie, którzy mówią, że Stary Testament to się powinno wywalić z kanonu Pisma, bo on jest taki niechrześcijański, taki okrutny, taki zły, taki niemiły, bo ten Mojżesz i Jozue robili różne dziwne rzeczy. A tam po prostu Pisma Świętego Starego Testamentu jest mnóstwo. Więc przejdźmy do tych cytatów. Pierwsze dwa cytaty dotyczą prymatu papieskiego. Z powodu nieszczęść i klęsk spadających na nas nagle i jedne po drugich, nie mogliśmy się zająć wcześniej sprawami, o jakie się spieracie, umiłowani, a zwłaszcza owym buntem wstrętnym i bezbożnym, który winien być czymś całkiem obcym dla wybranych Boga. Widzimy więc, tak jak już mówiłem, jest jakiś problem daleko w Koryncie, ale kto interweniuje? Papież, gdyż on ma władzę daną od Piotra. I on ma się zająć tym buntem, skoro gmina sobie nie może poradzić. I kolejny cytat. Jeśli ktoś jednak odmówi posłuszeństwa słowom, jakie Bóg przez nas do niego zwraca, niech wie, że niemało ponosi winę i naraża się na niemałe niebezpieczeństwo. My za grzech ten nie ponosimy odpowiedzialności. No przyznam, że ten cytat to brzmi jakby pisał go jakiś Pius IX albo Pius X. Hardkorowy jakiś przedsoborowy papież z wielką tiarą na głowie. A nie jakiś cudowny taki, chrześcijanin przedkonstantyjski, taki prawie hipis. Tak? No to nie jest hipisowski fragment. Mamy pewien ciekawy fragment dotyczący tradycji. Przytoczmy go. Dlatego też odłóżmy na bok owe próżne i bezużyteczne zabiegi, a powróćmy do chwalebnej i świętej reguły naszej tradycji. Niestety Klemens tego nie rozwija, ale to chyba dlatego nie rozwija, że dla wszystkich jest jasne, że w Kościele oprócz Pisma istnieje jakaś tradycja. Chwalebna i święta. I jaka to tradycja? No domyślamy się, że tradycja apostolska. Tą, którą Chrystus przekazał apostołom. Kolejna kwestia. Będzie to kwestia swego rodzaju techniczna, ale powiedzmy, że w Kościele są pewne takie nurty różnych grup, które oczywiście mają z drugiej strony bardzo dużo zalet i pozdrawiam wszystkich tych, którzy się rozwijają duchowo w tych grupach, ale które mówią, że chrześcijanie nie powinien klęczeć. Dlatego, że to ubliża jego godności i tak dalej. Są takie grupy, które przyjmują komunię świętą, na przykład na siedząco i tego typu historie. Zobaczmy, co święty Klemens pisze o klęczeniu.
Dlatego też bądźmy posłuszni Jego woli, pełnej chwały majestatu. Stańmy się błagalnikami Jego miłosierdzia i dobroci. Padnijmy na kolana i odwołajmy się do Jego litości, porzucając próżne zabiegi, spory i zazdrości, która wiedzie do śmierci. Tak? Padnijmy na kolana. Kolejny fragment. Skończmy więc z tym, co prędzej i przypadnijmy do nóg Pana, błagając Go ze łzami, aby okazał nam łaskawość, pogodził nas ze sobą i pozwolił nam wrócić do owego zbożnego i świętego życia w miłości braterskiej. I fragment ostatni. Wy zatem, którzy daliście początek buntowi, podporządkujcie się waszym prezbiterom, przyjmijcie karę jako drogę do nawrócenia, zginając kolana waszego serca. Wszyscy, którzy buntują się przeciwko władzy kościelnej, według Klemensa powinni przyjąć karę jako drogą do nawrócenia, zginając kolana swojego serca. No, przyznam, że fragment piękny i zginający kolana. Oczywiście, że tutaj mowa o zginaniu kolan w pewnej przenośni, ale Klemens nie użyłby tej oczywiście przenośni, gdyby chrześcijanie naprawdę nie zginali swoich kolan podczas liturgii. Teraz zajmijmy się tematem roli uczynków w życiu chrześcijanina. Są różne grupy, które powołując się na źle zinterpretowane fragmenty pism świętego Pawła, twierdzą, że w zasadzie uczynki są nieważne i ważna jest tylko wiara, tak? Sola fide. Zobaczmy, co na ten temat sądzi święty Klemens Rzymski na początku ery chrześcijańskiej. Dobry robotnik śmiało bierze chleb za swoją pracę. Leniwy i niedbały nie ma odwagi spojrzeć w oczy temu, kto go zatrudnił. Trzeba zatem, abyśmy byli gorliwi w czynieniu dobra, gdyż wszystko mamy od Niego. On też sam nas ostrzega. Oto Pan przychodzi, a przed Nim zapłata, by każdemu oddać według Jego pracy. Zachęca nas Pan, abyśmy wierząc w Niego całym sercem oddali się bez żadnego lenistwa i niedbałości wszelkim czynom dobrym. Święty Klemens jasno mówi, Pan odda każdemu zapłatę według Jego pracy. Będziemy sądzeni z uczynków. Będziemy sądzeni z miłości, będziemy sądzeni z posłuszeństwa, będziemy sądzeni z pokory. Teraz dosyć tajemniczy fragment mówiący o mszy świętych sprawowanej przez pierwszych chrześcijan. I niemały byłby to błąd pozbawiać godności biskupi tych, co składają Bogu ofiary w nieskazitelnej pobożności. Słuchajcie, to jest taki fragmencik bardzo krótki, ale być może należy go dłużej omówić. Jaką mamy sytuację? Mamy jakiś biskupów, tak? Których ktoś chce pozbawić godności biskupiej. Widzimy, że są oni nieskazitelnie pobożni. Czyli jacyś źli ludzie prawdopodobnie chcą usunąć biskupa z gminy, tak? Dzisiaj byśmy powiedzieli po prostu z diecezji, tak? I być może mianować się na jego miejsce i może swoje nauki wprowadzać. Ale co jest tu ważniejsze, że ci biskupi składają Bogu ofiary. Jakie to ofiary mogą składać ci biskupi? Czy zażynają jakieś cielaki? Jakieś koźlaki? Synogarlice? No nie, bo tu nie jest już ofiara Starego Testamentu, więc jaką mogą składać ofiarę? No, raczej na 100% chyba jesteśmy pewni, że ofiarę eucharystyczną. No żadną inną, tak? Tak? Więc ponadto widzimy, że tutaj Klemens pisze o tym jako czymś takim w zasadzie takim oczywistym, tak? On się tu nie rozwodzi na tą kwestię ofiary, bo chyba widać każdy w Koryncie wie, o co chodzi. Wie, że po prostu mówiąc naszym językiem chodzi o mszę świętą, zwaną wtedy tam najczęściej liturgią, prawda? Zresztą co zostało w kościele prawosławnym, ale to oczywiście zupełnie inna kwestia. Po prostu biskupi sprawowali ofiarę eucharystyczną podczas liturgii, która dzieliła się na dwie części, liturgię katechumenów i potem właśnie liturgię eucharystyczną. Czyli zauważmy, dla pierwsi chrześcijanie sprawowali ofiarę. To była ofiara, nie uczta, tak? Nie wspólne sobie jedzenie, tylko ofiara. Ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ofiara krzyża, ofiara Kalwarii. Jedność Kościoła, jedność ciała Kościoła. Czyż nie mamy wszyscy jednego Boga, jednego Chrystusa, jednego Ducha, który został na nas wylany? I czyż nie jedno jest nasze powołanie w Chrystusie? Dlaczego rozdzieramy i ćwiartujemy członki Chrystusowe? Dlaczego buntujemy się przeciwko własnemu ciału i popadamy w taki obłęd, iż wydajemy się zgoła zapomnieć, że jesteśmy członkami jedni drugich? Widzimy tutaj, że według Klemensa Kościół jest jednym ciałem, nie tylko jednym duchem. Że jesteśmy niezależnymi grupkami, ale uważamy, że jesteśmy złączeni ze sobą duchem. Nie, Kościół jest złączony ciałem. Jest jednym ciałem, czyli mówiąc językiem współczesnym, jest po prostu jedną instytucją, tak? Tak? Jedność ciała to jedność widzialna. Jedność z ducha to jedność niewidzialna.
Kościół jest zarówno z ducha, jak i z ciała. Ze wszystkich kościołów, które mnie tutaj otaczają, największe podobieństwo do takiej jedności ma Kościół katolicki. Który oczywiście nie zawsze niestety zachowuje stuprocentową jedność, zarówno ducha i ciała, dlatego że ludzie są łomni, ale głosi tą jedność. Głosi tą jedność. W przeciwieństwie na przykład do protestantów, którym wystarcza jedność z ducha. Teraz może coś o hierarchii. Otóż Kościół pierwszego wieku był kościołem hierarchicznym. Nie był jakimś takim kościołem wycałych hipisów, komunistów, którzy mieli wspólną własność, wszystkim się dzielili, nawet żonami. Nie był jakimś takim kościołem takich zupełnych szaleńców. Nie był takim kościołem, w którym właśnie nie ma żadnej hierarchii, żadnego porządku, żadnego ładu i składu, tylko każdy sobie macha rękami i wielbi Pana Boga jak chce, jak mu gra w sercu i w ogóle jak czuje. Nie, niestety nie był to taki kościół upośledzonych dzieci, tylko był to kościół, w którym była hierarchia, w którym był porządek, w którym było wszystko to, co widzimy w Kościele teraz. Bo teraz w Kościele jest hierarchia i porządek. No oczywiście zawsze są patologie i zawsze są ci, którzy nie chcą się tej hierarchii podporządkować. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Więc zobaczmy, jak o hierarchii pisze święty Klemens. To jest tylko fragment jeden z wielu. Radzę się jednąć do całego listu. Pomyślmy o żołnierzach na wyprawie wojennej. Jak są zdyscyplinowani, ulegli. Jak posłusznie wypełniają polecenia swoich dowódców. Nie wszyscy stoją na czele całej armii, ani na czele tysiąca ludzi, ani nawet setki czy pięćdziesiątki i tak dalej. Lecz każdy na swoim posterunku wypełnia rozkazy cesarza i swoich dowódców. Wielcy nie mogą obyć się bez małych, ale mali obyć się bez, ani mali obyć się bez wielkich. Ale wszystkie rzeczy się łączą i w ten sposób są pożyteczne. Weźmy nasze ciało. Głowa jest niczym bez nóg, podobnie nogi niczym bez głowy. Nawet nasze najmniejsze członki potrzebne są i pożyteczne dla całego ciała. Wszystkie wspólnie oddychają i współpracują ze sobą w jednomyślnym posłuszeństwie dla zachowania jedności ciała. Troszeczkę zżynał ze swojego mistrza świętego Pawła, tak? Kościół jako jedność ciała, ale ma także Kościół jako wojsko, eklezja militant, które wojuje o zbawienie dusz w ścisłej hierarchii. Ale widzimy, że to nie jest tylko taka groza, taki zły kościół, taki hierarchiczny. Ale Klemens podkreśla, każdy jest ważny, każdy ma swoje miejsce, każdy musi słuchać starszych, ale też każdy jest ważny, każdy pojedynczy wierny, każda ostatnia moherowa babcia modląca się na różańcu jest bardzo ważna i od niej zależy także tak samo zbawienie duszy jak od papieża. Chociaż rzeczywiście każdy musi znać swoje miejsce. Myślę, że to jest jasne. I jeszcze fragment dotyczący bezpośrednio pochodzenia biskupów od Chrystusa i od apostołów. Chrystus przychodzi zatem od Boga, apostołowie zaś od Chrystusa, jedno i drugie w tym właśnie porządku. Stało się zatem z woli Bożej. Pouczeni przez Chrystusa Jezusa, w pełni przekonani przez Jego zmartwychwstanie, umocnieni w wierze w Słowo Boże, wyruszyli apostołowie w świat i z tą pewnością, jaką daje Duch Święty, głosili dobrą nowinę o nadchodzącym Królestwie Bożym. Nauczając po różnych krajach i miastach, spośród pierwocin swojej pracy wybrali ludzi wypróbowanych duchem i ustanowili ich biskupami i diakonami dla przyszłych wierzących. Ale nie jest to nic nowego. Przed dawnymi wiekami pisano już o biskupach i diakonach. Tak bowiem mówi gdzieś Pismo Święte. Ustanowię biskupów ich w sprawiedliwości, a diakonów ich w wierze. Myślę, że nie trzeba jakby tego za bardzo komentować, tak? Myślę, że kojarzy nam się z tym czymś oczywistym. Przecież biskupów, którzy pracują dookoła nas, jakby widzimy i widzimy ich obecność, tak? Oni działają tak samo jak przed wiekami. Jedni lepiej, drudzy gorzej. To jest w tym momencie nieważne. Ważne, że z tego fragmentu widać, hierarchia apostolska jest ustanowiona przez Boga. Hierarchia biskupów jest darem tutaj Pana Jezusa dla Kościoła. I śluz. I ostatnia kwestia, także obalająca właśnie te mity o hipisach, ewentualnie jeszcze o pacyfistach. To oczywiście nie ma bezpośrednio o pacyfizmie, to jest jakby odrębna sprawa, to może kiedy indziej, ale kwestia władzy świeckiej. Otóż pierwsi chrześcijanie, chociaż byli przez tą władzę niesprawiedliwie prześladowani i cierpieli od niej srogo, tak naprawdę nie twierdzili, że władza rzymska czy jakakolwiek inna, chociaż oczywiście tutaj o rzymskiej głównie mówimy, jest jakaś zła, szatańska sama w sobie. Nie. Pierwsi chrześcijanie widzieli, że władza pochodzi od Boga. Każda władza, nie tylko polityczna, ale na przykład władza przełożonego w pracy pochodzi od Boga. Dyrektora szpitala pochodzi od Boga, tak? Władza ojcowska pochodzi od Boga, tak?
I także właśnie władza polityczna. Zobaczmy tutaj, co święty Klemens pisał o władzy świeckiej. Daj im zatem, Panie, zdrowie, pokój, zgodę i stałość, aby sprawowali bez przeszkód tę władzę, którą Ty im powierzyłeś. To Ty sam przecież, Władco Nieba, Królu Wieków, dajesz synom ludzkim chwałę i godność i władzę nad tym, co jest na ziemi. Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością daną im przez Ciebie władzę, zyskali łaskę Twoją. Amen.